Dzisiaj wykonane modyfikacje, wzmocnienie ramy, na której są panele. Jednak powiem Wam, że skrócenie kabla dało efekty. Uzyskujemy więcej prądu. Więc w takim razie przejdźmy do skrzynki. Zobaczymy. No i dzisiaj konserwacja ten kołka, na którym jest zamocowana skrzynka, olejem silnikowym. No i jak to idzie? Idzie jak złoto. Tyle uzyskujemy, tyle jest przekazywane, tyle udało się do tej pory wygenerować. Jest to nawet niezły wynik, nie z poprzednią. 28 stopni. Tyle ustawiłem, że będzie mi mały poziom na akumulatorze prądu, żeby się samo automatycznie wyłączyło. Czyli to wyjście zostanie wyłączone i po prostu blaszka, która zwiera na przekaźniku samochodowym, odłączy układ. Dziękuję bardzo i po prostu przetwornica zostanie odłączona w sposób bezpieczny. No i tak. I powiem Wam szczerze, tak to powinno działać i tak działa, jest zarąbiście. I powiem szczerze, nie jest źle. Na razie ten akumulator, który jest, to wystarczy do tak małej instalacji. Ty nie potrzeba nie wiadomo czego. A powiem Wam tak, że jeżeli chciałbym odłączyć... Dziękuję, wszystko gaśnie. I to jest na tej zasadzie, że jeżeli tu obciążymy to wyjście laut prądem większym niż 10 A, dziękuję, do widzenia, mosfety się palą. Ale jeżeli pod te wyjście podłączymy tylko sterowanie cewką w przekaźniku, to uzyskujemy więcej niż to urządzenie może dać. Zobaczcie, przetwornica działa normalnie, cały układ wystartował. Więc nie mogę powiedzieć, że nie działa. 240 daje. To jak powiedziałem, że przekaźnik samochodowy to jest najlepsza opcja, jaką możecie dać do swojej własnej elektrowni fotowoltaicznej. I tu mamy plus. Plus i minus to jest sterowanie, załączanie cewki, która zwiera blaszkę w przekaźniku. A sterowanie cewką zostawiłem regulatorowi. Po zwarciu blaszki następuje przekaz energii. Ja zrobiłem to na tej zasadzie, że po prostu minus z akumulatora jest bezpośrednio podpięty pod przekaźnik. Blaszka zostaje zwarta i przekazuje dalej minus na przetwornicę. Więc to jest najbardziej bezpieczny układ, jaki można zrobić. Dlatego, że jakbym podpiął plus, plus, to mogłoby wystąpić takie zjawisko, żeby pod wpływem załączania zwarcia przeskoczyłby mały łuk elektryczny, który mógłby zaspawać blaszki. Możliwe, nie do końca. Mogłoby się stać, nie mogłoby się stać, ale lepiej nie próbować i nie ryzykować. Więc powiem tak, że warto było po prostu trochę poprzerabiać, poskrobać tutaj, poddokładać, popuszczać więcej kabelków, bo naprawdę uzyskuje się dwa razy więcej niż mieliśmy. A jak widać, cały czas wszystko doskonale pracuje, bez żadnych problemów. I to mnie bardzo cieszy, bo tak to powinno właśnie działać. To jest właśnie fotowoltaika mała. Dlaczego mało? Bo zobaczcie, wszystko mieści się w takiej skrzyneczce, ona nie jest duża. To nie jest duża skrzynka, to jest mała skrzynka budowlana, którą się zakłada na elewację budynku. I taka skrzyneczka pomieściła ten cały bajzel. Dlatego to się nazywa fotowoltaika mała. Bo fotowoltaika średnia to była w tym przypadku, jakbyśmy mieli skrzynkę do samej ziemi.
bo wtedy bym umieścił dwie krowy po 120 Ah akumulatory i wtedy to miałoby jeszcze większy sens, ale to jest fotowoltaika mała. To ma być takie podręczne, że jak zabraknie prądu, podpinasz pod to wtyczkę i zasilasz na przykład sobie kotłownię. W ten sposób to ma działać. Na zimowe, ciężkie dni, jak nam zaraz tutaj na jesieni zgotują pandemonium energetyczne, bo zaczną wszyscy grzać pompami ciepła, włączać piece olejowe na prąd, ogrzewanie elektryczne i pobór będzie taki, że polska energetyka się posypie jak domek z kart. Pozdrawiam wszystkich.